Dzień dobry, nazywam się Aleksander Charecki, prowadzę Akademię Medycyny Regeneracyjnej w Siobodzicach. Chciałbym poruszyć problem robactwa pasożytów i jaki sposób z nimi walczyć. Coraz częściej słyszę, nie idź do lasu, bo w lesie są kleszcze. Z obawy przed roznoszonymi przez nie chorobami ludzie zaczynają rezygnować z aktywności na świeżym powietrzu. Kleszcze są najgroźniejszymi pasożytami zwierzęcymi człowieka i po komarach największymi przenosicielami wielu chorób zakaźnych. Między innymi to mogą być wirusy, bakterie, pierwotniakie powodujące choroby groźne dla zdrowia człowieka, a nawet życia człowieka. Szybkie usunięcie kleszcza ze skóry zapobiega wprowadzeniu dużej ilości toksyn. Jak usunąć kleszcza? Uchwycić delikatnie pinzetą przyczepionego kleszcza przy samej skórze i wyciągnąć zdecydowanym ruchem obrotowym. Po wyjęciu kleszcze miejsca ukłucie starannie zdezyfikować. Nie należy podczas usuwania kleszcza naciskać na jego ciało, ponieważ może to spowodować większe zakażenie. O tym jak przed nimi chronić się narosło już wiele mitów i jeszcze więcej plotek. Moim zdaniem należy słuchać praktyków, a nie teoretyków. Często chodzą po lasach, po górach. I odkąd stosuję naturalny środek własnej produkcji, ani razu nie doznałam skutków ataku kleszcze. Jak się zabezpieczyć naturalnym sposobem? Wrotycz pospolity jest naturalną bronią ekologiczną w walce z komarami, molami, muchami czy kleszczami. Nie ma w Polsce dzikiej łąki, w której nie ma, można spotkać wrotyczu pospolitego. Preparatami z wrotyczu można zwalczyć w i robaczycy jelitowe. Od wielu lat stosujemy mieszankę dostępne w naszym sklepie na pasożyty na bazie wrotyczu, piołunu, głoździku i efektywnie wytruwamy większość pasożytów w naszym organizmie. Ziele wrotyczu ma bardzo charakterystyczny zapach, podobny do komfory. Inna nazwa potoczna rośliny to mlecznica lub piżmo. Charakteryzuje się dużymi liściami, a także kwiatami w kolorze pomarańczowym. Wrotycz warto stosować leczniczo. W zielarstwie wykorzystuje się kwiaty i liście zbierane najlepiej w lipcu, ale kwiaty mają większe właściwości lecznicze. Polecam trzymać ususzone kwiaty w rotyczu przy oknach, w szafkach na ubraniach, w szafkach kuchennych. Pamiętam jak moja babcia rozkładała woreczki z wrotyczem w szafkach i mówiła, że swoim armatem będzie odstraszała szkodniki i inne uciążliwe owady czy pojęczaki a wazony ususzone żółty kwiatami w rotyczu ustawiało we całym domu przeciwko muchom, mrówkom i molom. Z kolei żywe rośliny warto posadzić na balkonie lub w ogrodzie i uciążliwe robale będą trzymać się z nas daleka. Można wiosną wykopę sadzonki w jakimś dzikim miejscu, następnie posadzić je w ogrodzie lub w donicach. Wrotycz nie jest wymagający w uprawie i posiada doskonałą rozodporność. Wrotycz wykazuje silne działania odkażające, przeciwzapalne, przeciwgrzypiczne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, odterrowające, uspokajające oraz rozkurczliwe. Jest uznawane za jeden z najsilniejszych środków żółciopędnych oraz zwiększa odporność całego organizmu na zakażenia. Jest pomocny w gojeniu się stanów zapalnych skóry, ropni, trądzików, opryczki, liszaj i grzybic. W celach z liści i kwiatów przygotowuje się napary, wywary, odwary, nalewki i również wyciągi. Jak przygotować napar i wyciąg z wrotyczu? W dość prosty sposób. Trzy łyżeczki rozumnego suchego ziela zalewamy wrzątkiem do szklanki. Odstawiamy na 30 minut pod przykryciem, po czym wystarczy go odcedzić. Pijemy maksymalnie 4 razy dziennie w ilościach po 125 ml. Możemy przygotować także nalewkę zwrotyczą. Wówczas należy szklankę ziela umieścić w szklanym słoju, zalać 250 ml alkoholu od 40 do 70% i pozostawić w ciemnym miejscu na tydzień. Po tym czasie nalewkę trzeba przefiltrować. nierozcieńczoną można stosować miejscowo do wcierania w obolałe miejsca i stawy do robienia okładów. Jak używam naper zwrotyczu? najczęściej przed wyjazdem spryskuje nim po prostu całe wierzchnie ciała. Można również przed wejściem do lasu spryskać odsłonięte części ciała. Jako, że to bardzo naturalny napar, nie grozi, a przyznać muszę, że bardzo skutecznie działa. Z kolei na natarcie się naparem zwrotyczu zapewni naturalną barierę ochronną przed ukąszeniem kleszcze. Pamiętajmy, że ukąszenie przez kleszcze grozi poważną chorobą. To bolerioza. Jest chorobą o zwierzęcą i oficjalnie należy do chorób od kleszczowych, Ale mogą ją też przynosić inne pasożyty. Na przykład komary, pły, wszy, muchy końskie, mieszki, moskity oraz niektóre typy roztoczy. Dlatego praktycznie każdy człowiek jest zakażony jakoś infekcją baleriozy. Można się ją zarazić praktycznie wszędzie, nie tylko podczas wycieczek do lasu czy na działce. Balerioza ma różne oblicza, dlatego nadal dość często... Nie jest prawidłowo diagnozowana. Medycyna akademicka nadal ma problem z jej rozpoznaniem, chociaż nie jest to chorobą rzadką, ale bardzo powszechnie występującą. Objawy boleriozy są podobne do wielu innych chorób. Cechą charakterystyczną boleriozy jest zmęczenie, które nie ustępuje nawet po odpoczynku. Konieczne jest występowanie kilku objawów łącznie, aby móc podejrzewać zakażenie boleriozą. To może być rumień, bóle mięśniowo-stawowe, gorączkę, złe samopoczucie. Niektóre osoby zainfekowane boreliozą mogą nigdy nie rozwijać wyraźnych objawów boreliozy. Inne natomiast w, w krótkim czasie od zakażenia stają się ciężko chore. Stan pacjenta może być bardzo zróżnicowany. Duże znaczenie ma sprawność układu odpornościowego, który może decydować o tempie rozwoju choroby, stanie pacjenta, jak również i rokowanie na wyzdrowienie. Dlatego w naszym ośrodku Akademii Medycyny Regeneracyjnej stosujemy podejście holistyczne na cały organizm w celu wzmocnienia systemu immunologicznego, który ma zwalczyć każdą chorobę. Stosujcie, korzystajcie i dbajcie o swoje zdrowie. Pozdrawiam serdecznie.